Dobry wieczór, proszę Państwa. To trzecie podejście do tego wykładu. Tym razem mam pomocnika, który stara się chyba tutaj pomóc w jakiś sposób. Mam nadzieję, że tym razem głos się nagra. Przedtem mieliśmy problemy związane z tym, że w momencie, kiedy uruchamiałem prezentację, nie udawało się nagrać głosu. Proszę Państwa, przejdźmy do naszego spotkania, do meritum. Czyli Gostyń od rozbiorów do wybuchu Wielkiej Wojny. Przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć, że ten czas, ponad 120 lat, to czas wielu zmian. Ja ten okres podzieliłem właściwie na dwie części, na czas zrywów zbrojnych i czas, kiedy następowało coś takiego, co nazwano pracą organiczną, ale po kolei. Przede wszystkim Gostyń wszedł w skład państwa pruskiego, stracił łączność z państwem polskim już w wyniku drugiego rozbioru w 1793 roku i władze niemieckie, które przystąpiły do germanizacji natychmiast, bardzo szybko utworzyły powiat kropski, nie gostyński, ale powiat kropski z siedzibą w Rawiczu. Natychmiast usunięto, zwolniono z funkcji burmistrza Ludwika Raszewskiego oraz jego zastępcę Tomasza Czabajskiego i wprowadzono system administracyjny pruski z dwoma burmistrzami, burmistrzem policyjnym, który zajmował się administracją i nadzorem policyjnym oraz burmistrzem sądowym, który musiał być już wykształcony prawnik, który miał pod sobą sądownictwo. Trzeba powiedzieć, że początkowo miasto miało problemy z obsadzeniem obydwóch stanowisk ze względu na to, że ten model pruski był dużo droższy od modelu polskiego. Momentalnie władze pruskie obsadziły na stanowisku burmistrza, prawie momentalnie, bo już rok później po zajęciu, burmistrza Niemca, burmistrza Albrechta, który był bardzo negatywnie odbierany przez władze polskie, przez mieszkańców Gostynia, przez społeczeństwo polskie. Słono na niego skargi, gdzie pojawiały się nawet oskarżenia o łapówkarstwo, pijaństwo, nawet upośledzenie umysłowe. Wkrótce, bo w 1799 roku zastąpił go inny Niemiec, Albrecht, na który, mimo że wydawało się, że zna język polski, więc będzie dla Polaków bardziej przychylny, okazało się jednak, że popierał mniejszość niemiecką. W momencie, kiedy wybucha powstanie wielkopolskie, to uwaga, mówię o drugim powstaniu wielkopolskim, bo pierwsze powstanie wielkopolskie miało miejsce w czasie powstania kościuszkowskiego, tu mówię o drugim, 1806 roku, władze niemieckie zostają usunięte, burmistrzem zostaje Filip Przezborski, a jego zastępca Tomasz Mazankiewicz. I tu znowu niestety coś społeczeństwo gostyńskie wykazywało się pewną niechęcią w tamtym okresie do swoich włodarzy, do burmistrzów, ponieważ i przeciwko Przezborskiemu też szły skargi. Zarzucano mu między innymi, że jest zbyt stary, niedołężny, śmierć stoi mu tylko przed oczami. Stąd też właściwie cały nacisk pracy spadł na jego zastępcę Tomasza Mazankiewicza, dużo młodszego od Filipa Przezborskiego. Z kolei Mazankiewicz był niechętnie przyjmowany przez społeczeństwo, ponieważ nazywano go tyranem w momencie, kiedy próbował wprowadzić pewne obostrzenia przeciwpożarowe. No niestety nie udało mu się to zrobić i Gostyń opanował potężny pożar, ale szczegółowo o nim za chwilę będę mówił. Od 1814 na krótko kapitan wojsk napoleońskich Jan Kulesza, potem niestety znowu Niemcy. Przejdźmy do zrywów zbrojnych, bo no, trzeba pamiętać, że ten okres zaborów to też zrywy zbrojne, to też walka zbrojna. Wspomnę tylko o nich i to nie dlatego, że mam niechęć do wszelkich powstań i zrywów zbrojnych, a dlatego, że nie miały one miejsca właściwie z wyjątkiem Wiosny Ludów na naszym terenie. Właściwie z wyjątkiem powstań wielkopolskich w czasie powstania kościuszkowskiego i w 1806 roku. Powstanie listopadowe i styczniowe właściwie polegało na tym, że Polacy z Gostynia zasilali szeregi ochotników.
Czy Gostyniacy byli patriotami? Można sobie zadać takie pytanie, które na końcu dzisiaj za 40 minut skwituję dowodem mojego twierdzenia. Stwierdzam, że byli naprawdę wielkimi patriotami. To miasto ukształtowane przez Polaków przede wszystkim, bo było to miasto typowo polskie, ale miasto, gdzie ludzie obok siebie wkrótce zaczęły żyć różne nacje i współistniały ze sobą w zgodzie, to jest najważniejsze, wykazywało się potężnym patriotyzmem. Już w czasie powstania kościuszkowskiego wiadomo, że zrywano orły pruskie, zatrzymywano wozy pocztowe, gromadzono broń, zachowała się informacja, że mistrz murarski Antoni Reichelt ćwiczył powstańców w lasach koło Siedmiorogowa. A w sierpniu 1794 roku podczas przemarszu przez Gostyń sporego oddziału powstańczego pod dowództwem Franciszka Gorczyńskiego dołączyła do niego też spora grupa gostyniaków. Oczywiście po upadku powstania nie przyznawano się do tego, no bo nie narażano się, nie chciano się narazić na szykany pruskie ze strony Prusaków, ale wiemy, że spora grupa mieszczan została wówczas oskarżona o ten udział w powstaniu kościuszkowskim, między innymi wspomniany przeze mnie Przezborski, który wówczas pełnił funkcję radcy, czy burmistrz Raszewski, no oraz wszyscy księża Filipini, którzy też bardzo wykazywali się w tym okresie wsparciem patriotyzmu, wsparciem polskości i powstań. Powstanie Wielkopolskie z kolei wybucha w 1806 roku, kiedy wojska napoleońskie wkraczają na teren poznańskiego. Chciano w tym momencie pokazać, że tu jest też Polska i chciano powitać Napoleona i jego wojska już w wyzwolonej Polsce, dlatego też bardzo szybko Prusacy tutaj zostają, szczególnie po klęsce pod Jeną i Auerstadt, usunięci. Powstanie listopadowe, to już nie na naszych terenach, ale powstanie listopadowe odbiło się szerokim echem na terenie powiatu gostyńskiego w Wielkopolsce, na terenie powiatu gostyńskiego. Dziś mówimy przeważnie w podręcznikach historii, znajdujemy informacje, że powstanie listopadowe to powstanie typowo szlacheckie, że chłopi i mieszczanie nie brali w niej udziału. No, według źródeł małomiasteczkowych i prowincjonalnych wcale okazuje się, że wcale tak nie było. Oczywiście, że podstawę stanowili szlachcice, to u nas na przykład Jan Nepomucyn Umiński, Gustaw Potworowski, Mikołaj Węgierski, Jan Nieświatowski, Teodor i Ludwik Mycielscy, Józef i Tadeusz Stablescy, Jędrzej Moraczewski, Franciszek Morawski, ale z drugiej strony też spora grupa mieszczan, która przyłączyła się do powstania i która skutecznie, a nie tak jak niektórzy wieszcze, udało się im skutecznie przedostać na teren objęty powstaniem i tam walczyli. Jako ciekawostkę powiem o ludności żydowskiej. Będę wspominał, że jednym z ochotników i walczących powstanią był lekarz żydowskiego pochodzenia Julian Kat. Powstanie oczywiście zakończyło się klęską, wielką tragedią. Władze pruskie oczywiście też za ten udział w powstaniu, mimo że to było powstanie przeciwko działające na terenie innego państwa, to również karały więzieniem, ale czasami była też sytuacja bardzo tragiczna, bo jak wspomina Bonaventury Kirschwalter, jego wuj Wincenty Samolewski był aresztowany i zesłany na Sybir i po powrocie wynędzniałego polskiego zesłańca czekała kolejna tragedia, ponieważ wrócił w rodzinne strony, a okazało się, że jego żona Maria, widać uważając się już za wdowę, wyszła ponownie za mąż. Podwójnie załamany w tym momencie powstaniec wyruszył z powrotem w świat i ślad po nim zaginął. Wiosna ludów 1848 rok. Wydarzenia, które już mają miejsce w Gostyniu. Tutaj miasto całkowicie opanowane oczywiście przez Polaków. Utworzono bardzo szybko Gostyński Komitet Narodowy składający się z 28 członków. No i w momencie, kiedy ten początkowy entuzjazm i współpraca elementów republikańskich, pruskich z polskimi zostaje załamana, kiedy Prusacy stwierdzają, że jednak za daleko, żeby mówić już ponownie o nadaniu Polakom jakiejś autonomii czy niepodległości, rozpoczynają się walki i takie walki też toczą się na ulicach Gostynia, powstaje barykada. Oczywiście siły są nieporównywalne, brak uzbrojenia po stronie
polskiej. Co prawda niektórzy mieli karabiny, bo zachowały się informacje o oszczale, między innymi z budynku szkolnego, z probostwa, z dzwonnicy kościelnej. To jednak na przykład przy do oddziału, który z pruskiego, który prawdopodobnie znajdował się w okolicach targowiska, ówczesnego targowiska, zostali oni obrzucani kamieniami, czyli w tym momencie raczej nie było możliwości w inny sposób ich zaatakować. Starcia, w wyniku tych starć zginęło około 9 powstańców, 31 było rannych, a 64 aresztowano. Tak mówi strona niemiecka. Polacy doliczyli się 6 zabitych po swojej stronie. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj sprawdzić, kto miał rację. Jeńców eskortowano najpierw do Sieremu, a potem do Poznania. I tutaj miały miejsce takie dwa wydarzenia bardzo charakterystyczne, mianowicie Józef Ciemnożyński, powstaniec, opowiadał, że pamiętał, wbiło mi się to w pamięć, że na powstańców skutych w kajdany i no już w takich dość wynędzniałych aresztantów pluto i rzucano w nich piaskiem w okolicach mostu w Śremie ludność niemiecka i żydowska. No, trzeba przyznać, że takie rzeczy też miały miejsce. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie wszyscy Polacy, którzy znajdowali się w armii pruskiej, chociażby zachowywali się też ok w tym czasie, ponieważ, jak wspomina aresztowany proboszcz Ostrowski, kiedy prowadzono go do pruskiego sztabu w Szczelnicy, po drodze znęcano się nad księdzem i jeden z nich zwrócił się do jednego z nich: proboszcz, dziecko, przecież ja cię chrzciłem. No, co otrzymał uderzenie kolbą i stwierdzenie: teraz ja cię chrzczę. Także nie oceniajmy nigdy po narodowości, oceniajmy według poczucia etyki, moralności, dobra. Czegoś takiego, co w człowieku siedzi. Gostyń w powstaniu styczniowym, tu już tylko wspomnę bardzo krótko, że oczywiście brał udział kolejna grupa osób, kolejni mieszczanie, którzy udali się na teren Królestwa Polskiego, na teren państwa rosyjskiego wówczas. Powstał komitet, który na początku stał na czele jego Stanisław Buciszewski, a potem ksiądz proboszcz Szymon Radecki i około 61 członków, mieszkańców powiatu gostyńskiego wzięło udział w powstaniu styczniowym. I tyle, jeżeli chodzi o powstania, jeżeli chodzi o walkę zbrojną. Dlaczego? Ponieważ na naszym terenie nie walka zbrojna była najważniejsza. Tutaj liczyła się praca organiczna, tutaj liczyła się praca u podstaw, tutaj liczyło się wychowanie w duchu patriotycznym, ekonomia, czyli utrzymanie się ekonomicznym, nie zejścia do pozycji Polak jako wyrobnik pracujący u Niemca, czy u Żyda, czy u innej narodowości. Parę słów, jak wyglądało miasto, bo za chwilę, w momencie, kiedy przejdę do pożaru, chciałbym, żebyście Państwo też mieli pewien ogląd, jak to mogło wyglądać w wieku XIX, bo właściwie mówimy o latach od 1793 do 1914, czyli do wybuchu Wielkiej Wojny. Miasto założono w średniowieczu, było bardzo stare, jak na pobliskie ośrodki typu Leszno czy Rawicz, ale nie doczekało się murów obronnych. Otoczony był fosą i rowami wypełnionymi wodą. Wewnątrz zbudowanych było około 300 drewnianych domków pokrytych gątami. Tylko nieliczne były piętrowe, prawdopodobnie nie było murowanych. Nie mamy informacji, żeby takie budynki się gdzieś później zachowały. Oczywiście z wyjątkiem fary, czy nawet drugi kościół Świętego Ducha murowanym nie był. Kiedy nie było wojny, miasto rozwijało się bardzo silnie, przede wszystkim dzięki jarmarkom, o których powiem trochę więcej później. Do miasta można było wejść przez dwie bramy, Leszczyńską na zachodzie i Kaliską na wschodzie. Można też było przejść przez kładkę na fosie u wylotu ulicy Nowej. Za bramami leżały dwa przedmieścia z luźniejszą zabudową, no jak widać wyraźnie od strony dzisiejszej ulicy Leszczyńskiej oraz od ulicy Jana Pawła II. Tutaj już w czasie tej ta luźniejsza zabudowa wskazuje wyraźnie, że tutaj była ludność taka, która była w pół mieszczanami, w pół chłopami. Zimą prowadzono działalność rzemieślniczą, a latem te wszystkie kramy płóciennicze były pozamykane, ponieważ ludność pracowała na polu czy w sadzie. Wspomniałem o Żydach w Gostyniu.
Gostyń był typowo miastem polskim przez cały okres aż do rozbiorów. Wyjątek stanowiła ludność szkocka, która tutaj trafiła, ale bardzo szybko się zasymilowała i zatraciła swoją odrębność. Trochę inaczej było z Żydami. Żydzi nie mogli osiedlać się w Gostyniu, ponieważ zabrano tego przywilej nadany jeszcze w średniowieczu. Natomiast wraz z wejściem w skład państwa pruskiego Żydzi zaczęli osiedlać się w Gostyniu. Początkowo niechętnie, ponieważ łatwiej im było znaleźć się w większej grupie. Bardzo blisko były Piaski, notabene miasto, miejscowość założona niezgodnie nawet z ówczesnym prawem, oto toczyły się pomiędzy właścicielami Gostynia i właścicielami Piasków, toczyły się spory prawne przerwane przez rozbiory. Natomiast w Piaskach 50% około to była ludność żydowska, 25% Niemcy, 25% Polacy. Z czasem ludność żydowska zaczyna osiedlać się również w Polsce. Tutaj mamy rozsunięte kamienicy przy synagogi przy ulicy Kolejowej na placu obok poczty. Tam znajdowała się synagoga. I muszę powiedzieć, że czytając właściwie tutaj przed chwilą wspomniałem o tym, że ludność żydowska negatywnie odnosiła się do powstańców w Śremie. Natomiast jeżeli chodzi o Gostyń, to tej wrogości na początku nie było. XIX wiek dopiero przyniósł tam narodową wrogość. Tu jak wielokrotnie będę opisywał różne wydarzenia, zauważycie Państwo, że właściwie Niemcy nawet pomagali Polakom, kiedy Polacy działali przeciwko państwu niemieckiemu, a Żydzi w sporej części wykazywali się potężnym patriotyzmem. To dopiero później, w drugiej połowie XIX wieku, kiedy rozpoczyna się germanizacja na szeroką skalę, i kiedy Polacy w obronie germanizacji zaczynają mocno bronić swojej polskości, zaczyna się pojawiać niechęć wobec obcych. Ten nacjonalizm staje się bardzo silny. Początkowo, jeżeli chodzi o Żydów, no trzeba wskazać, że chociażby takim wielkim bohaterstwem podkreślanym przez Polaków wykazał się Kasper Hirsch podczas gaszenia pożaru Gostynia w 1811, co bardzo podkreślały władze. Było przynajmniej dwóch Żydów, którzy też wykazali się wyjątkowym patriotyzmem. Mówię tutaj o wspomnianym już doktorze Samuelu Juliusu Kat, który zamieszkał w Gostyniu w 1827 roku i za udział w powstaniu styczniowym spędził pół roku w więzieniu. Ale wyrok ten nie powstrzymał go od dalszej działalności, wstąpił do Komitetu Polskiego, współpracował z Ligą Polską i o szacunku, jakim go darzono, może świadczyć fakt, że w czasie Wiosny Ludów właśnie w jego domu przechowywano kasę Komitetu Powstańczego. Innym Polakiem, patriotą pochodzenia żydowskiego był dr Elias Wachel. W czasie Wiosny Ludów leczył rannych po bitwie pod Książem Powstańców w prowizorycznym szpitaliku w Goli, a kilkanaście lat później wziął udział też w Powstaniu Styczniowym i jeszcze dodatkowo brał udział w akcji odbicia więzionego w Gostyniu generała Kruka. Zaczynałem wspominać już właśnie o pożarach. Wspomniałem o tym kilkakrotnie. Pożar, rynek, ratusz, więzienie, te trzy rzeczy łączą się ze sobą. Może zacznijmy od ratusza. Ponieważ bardzo długo twierdzono, że historycy twierdzili, że Gostyń nie posiadał ratusza. No bo na pierwszej chyba mapie Gostynia, która się pojawiła dopiero z 1811 roku, nie ma tego ratusza, jest na środku, tak jak Państwo widzicie, szopa pożarnicza. No, czyli ratusza, bardzo łatwo wywnioskowano, ratusza nie było. No, gdzieś tam jeszcze wyczytano, że ktoś wdzierżawił klucze do ratusza, czy dzierżawił na potrzeby ratusza izbę w wieku XVI czy XVII i z tego wysunięto wniosek, że tego ratusza nie było. No nic bardziej mylnego, po prostu. Zabudowa, jak wspomniałem, była drewniana bardzo długo, bo praktycznie aż do XIX wieku. I pożary, które trawiły Gostyń, były bardzo częste. Nie ma tutaj na tej mapie ratusza, ponieważ udało mi się znaleźć informację, że pod koniec wieku XVIII jest relacja, że ratusz gostyński spłonął w 7/8, czyli prawie cały spłonął. Prawdopodobnie nie zdążono jeszcze do 1811 roku wybudować, kiedy kolejny potężny pożar strawił miasto. Jak do niego doszło?
A mogło nie dojść, po prostu. A mogło nie dojść, gdyby posłuchano właśnie wspomnianego przeze mnie zastępcy burmistrza Mazankiewicza, który próbował wprowadzić straż ogniową, próbował narzucić opłaty na sikawkę, na wymborki, jak mówiono, na haki, które pomagały w razie pożaru. No niestety został oskarżony o to, że jest tyranem. To bardzo go ubodło, bo był to człowiek wyjątkowo wrażliwy zresztą i bardzo elokwentny, jak sądzę po jego barwności, jego relacji, takie nietypowo urzędnicze. I podał się do dymisji. Dymisja nie została przyjęta. Podał się jeszcze dwukrotnie do dymisji, wskazując, że jeszcze 1 lipca 1811 roku, że jest potężne zagrożenie pożarowe. Niestety. Niecałe 2 miesiące później, niecałe 2,5 miesiąca później, bo 15 września 1811 roku, wybuchł pożar, który całkowicie zmienił obraz miasta. Zaczęło się od tego, że pijany parobek stajenny powiesił lampę na haku i od tego zajął się dom. No i niestety animozje się pojawiły, bo prawdopodobnie był to dom należący do Niemca, ponieważ w tym momencie zamiast gasić, to część postwierdziła, że do Niemcowi i to takiemu nie będą, który był nieprzychylny Polakom, gasić nie będą domu. Wkrótce pożar przeszedł na cały rynek. To, co Państwo widzicie, domy, które są te parcele tutaj ponumerowane, wszystkie one spłonęły. To jest około 50-60 działek zostało objętych pożarem. Tylko to, co jest na czarno zaznaczone, nie spłonęło. Dlaczego to miało taki zasięg? No trochę chyba przesadza zastępca burmistrza Mazankiewicz, twierdząc, że to dlatego, że była niedziela i 2/3 ludzi w Gostyniu było pijanych. Jest to chyba trochę takie odgrywanie się za to, że wcześniej ci mieszczanie no, nie chcieli go posłuchać. Ale faktem jest, że to była katastrofa dla miasta. Spłonęły domy mieszczan, którzy no byli najbardziej znamienici, bo mieszkali na rynku. To była najbardziej rzecz taka dająca prestiż. No i w momencie też to wydarzenie też całkowicie zmieniło wygląd miasta, ponieważ kiedy rozpoczęto kwestię odbudowy, powierzono kwestię zaprojektowania tego architektowi z Poznania, który przyjechał, zrobił plan i stwierdził, że tak być nie może. Zmniejszono liczbę działek, tutaj Państwo widzicie, które znajdowały się przy rynku, o połowę. Te działki tutaj są takie, to są prostokąty, które mają tylko takie malutkie, kilkumetrowe punkty doczepienia do powierzchni rynku, przyczepienia się, to jakby to był taki olbrzymi prestiż posiadania lokalu w rynku. Zmniejszono o połowę, czyli połowę mieszkańców, przekazano im zupełnie inne działki na obrzeżach. Mało tego, zlikwidowano także całkowicie tą część, połowę rynku, która kiedyś stanowiła, jeszcze 200 lat temu stanowiła ulicę. Deptak jest tutaj, to jest ulica Leszczyńska. Tutaj pomiędzy Deptakiem a dzisiejszym miejscem, gdzie stoi pomnik Serca Chrystusowego, znajdowały się domy. To była kolejna ulica. Na rynek wchodziło się nie z Leszczyńskiej, a z ulicy Łaziennej. To całkowicie zlikwidowano. Oczywiście przy okazji też ustalono, że główne ulice miasta, czyli Leszczyńska i Szewska, dzisiaj Jana Pawła II, powinny mieć co najmniej szerokość 4 prętów, czyli jest to jakieś 16,88 metra, natomiast poboczne ulice powinny mieć 3 pręty szerokości, czyli około 12,66. Tak jak wspomniałem, był problem w tym momencie z ratuszem. Skąd wziąć ratusz? Zresztą, proszę Państwa, pierwsze, które rozpoczęto starania, to nie o ratusz, tylko o areszt. Widocznie była taka potrzeba i prawie natychmiast po pożarze wydzierżawiono piwnicę po spalonym domu od Kuczmerowicza w rynku, gdzie no właśnie w tym miejscu, gdzie znajduje się ratusz, czyli tutaj, i początkowo wybudowano w tym miejscu na bazie tego aresztu w piwnicy, wybudowano większy areszt, skoro areszt to sąd i skoro sąd to obok budynek magistracki, tak to mniej więcej wyglądało. Dzisiaj tej części już nie ma. Natomiast można Państwu dziwić, no przecież tu są 2 domy, a obecnie stoi 1. Ratusz wybudowany na początku XX wieku, przebudowany.
przepraszam, uciekło. Te dwa domy przebudowano i stworzono z nich jeden. Dzisiaj jest ta bryła nie do odróżnienia. Zastanawiamy się i prawdopodobnie ten zegar, który tutaj się znajduje jeszcze w XIX wieku, obecnie znajduje się też w nowym przebudowanej części ratusza. To, że były to dwa budynki, też można zauważyć w momencie, kiedy schodzi się do piwnic. Piwnice mają dwa różne poziomy w ratuszu. To też wskazuje nam, że gdzie zaczynał się drugi budynek, gdzie on miał miejsce. Jako ciekawostka, proszę Państwa, tutaj mamy restaurację. Pozdrawiamy naszych sponsorów, czyli pizzerię Texas, która znajduje się w tym miejscu. Zawsze tam od dłuższego czasu był hotel, restauracja, coś, co funkcjonowało. Zumweiser Adler pod Białym Orłem. Typowo patriotyczne. Niemcy mają czarnego orła, biały orzeł to orzeł polski. I jako ciekawostka prowadzone przez Żyda. Cmentarze. W Gostyniu było w sumie 11 cmentarzy, miejsc pochówku, nazwijmy to w ten sposób, z takimi, które funkcjonowały jako cmentarze, jako nekropolie i takimi, które po prostu chowano ludzi w przypadku częstej zarazy. Natomiast w wieku XIX funkcjonowały trzy główne. Cmentarz katolicki, który znajdował się w miejscu tam, gdzie dzisiaj znajduje się stołówka cukrowni. Tu właśnie na zdjęciu kaplica Czabajskich, gdzie już teraz oczywiście nie istnieje, w tym miejscu jest cukrownia, gdzie też miała miejsce, toczyła się fragment akcji w czasie Smaku Błękitu, książki z prokuratorem Karskim. Drugi ewangelicki cmentarz znajdował się przy ulicy Leszczyńskiej, tam gdzie dzisiaj znajduje się Plac Zabaw, no i cmentarz żydowski w górnej części parku. Dzięki temu, że Żydzi kupili ten fragment terenu pod synagogę, Bractwo Szczeleckie mogło zrobić park przy ulicy Szczeleckiej, ale o tym za chwilę. Wspomniałem o jarmarkach. Czy faktycznie te jarmarki, czy Gostyń miał takie znaczenie, czy Gostyń się rozwijał w tak szybkim tempie, jak wspominano, czy jest to możliwe? Otóż początkowo podchodziłem do tego sceptycznie, ponieważ przeczytałem informację u właśnie wiceburmistrza Mazankiewicza, że Gostyń miał potężne jarmarki słynne od Niemiec aż do Dniepru. No ale ponieważ ten urzędnik akurat bardzo lubił przesadzać i ubarwiać, podchodziłem do tego dość tak krytycznie. Dopiero później udało mi się sprawdzić pewne informacje, które były zamieszczane w raportach niemieckich i faktycznie już na samym początku, kiedy Gostyń przeszedł w skład zaboru pruskiego, okazało się, że Gostyń ma 8 jarmarków w ciągu roku. Władze pruskie początkowo chciały je zlikwidować, ograniczyć, a potem okazało się, że nie, one faktycznie są potrzebne. I na przykład tylko w 802 roku z Podolej Ukrainy, tylko z Podolej Ukrainy, z tego rejonu, na gostyński jarmark spędzono 9 tysięcy wołów. No to wyobraźcie sobie Państwo, jaka to musiała być liczba ludzi, którzy przewija się przez w sumie małe prowincjonalne miasteczko, co prawda już z nowoczesnymi, szerokimi ulicami i olbrzymim rynkiem. Ale myślę, że to też, w 1802 jeszcze nie było tego rynku szerokiego, jeszcze był to malutki rynek. No i tu pojawia się problem. Taka liczba ludzi i władza policyjna, wtedy podlegająca całkowicie pod samorząd, nie jest w stanie tego opanować. Dlatego już w 1796 roku rajcy gostyńscy zwracają się z prośbą do władz pruskich o to, ażeby ustanowić garnizon wojskowy, który składający się minimum 50 żołnierzy, który miałby w jakiś sposób pomóc w zachowaniu porządku na terenie miasta w czasie jarmarków. I w ten sposób tworzy się pierwszy garnizon, osiadają pierwsi żołnierze. Później mamy informację, że ci żołnierze właściwie są przez cały okres zaborów, nie mają koszarów, nie mają odrębnego jakby budynku, nie wytworzyło się coś takiego, co w Rawiczu, Śremie i Lesznie. Ponoć, podobno ktoś opowiadał mi, że znalazł informację na ten temat, że to na skutek protestu mieszczan gostyńskich, którzy bardzo dbali o cnotę swoich córek, nie chcieli, żeby tutaj żołdactwo pruskie się panoszyło, ale na pewno żołnierze i tak byli, bo wiemy, że podczas powstania styczniowego tutaj oddziały niemieckie
domagały się oddania od księdza Ostrowskiego fary na potrzeby mszy ewangelickich i wiemy, że również później w 1866 roku jeden z dragonów, który przebywał na terenie Gostynia i zachorował, był leczony u sióstr Miłosierdzia. Tam zmarł, ale przed śmiercią przeszedł na katolicyzm i chciał być pochowany na cmentarzu katolickim, natomiast jego dowódca się nie zgodził i pochował go na cmentarzu ewangelickim w Piaskach. Stąd też dochodziło do pewnych już takich problemów natury i narodowościowej w latach 60. i religijnej. Praca organiczna. Co to jest praca organiczna? Mówiąc bardzo ogólnie, odsyłając do podręczników, praca organiczna, czyli praca u podstaw, traktowanie społeczeństwa jako jeden organizm i praca, i żadna część tego organizmu nie może być chora, ponieważ wtedy cały organizm jest chory. Praca u podstaw, u pomoc tym najbiedniejszym, praca organiczna w różny sposób. Najbardziej widać to na przykładzie pierwszej organizacji organicznikowskiej, która powstała właśnie w Gostyniu w 1835 roku. Założono kasyno gostyńskie z inicjatywy mieszczan. Nazwa może wskazywać rozrywkowy charakter, ale nic bardziej mylnego. Była to organizacja, która zajmowała się sensu stricto właśnie pracą organicznikowską, a jakikolwiek hazard był zakazany. Kasyno gostyńskie mieściło się w siedzibie dzisiejszego szpitala, to jedno z najstarszych zdjęć tego obiektu. Członkami organizacji mogli być wszyscy ziemianie, ale uwaga, byli także nie tylko ziemianie, księża, mieszczanie też, ale byli także Niemcy i to nawet kilku pozytywnie usposobionych do sprawy polskiej, między innymi sam starosta Landrat Stammer, który wielokrotnie bronił kasyna przed władzami pruskimi. To jest też bardzo ciekawe. Wydział posiadał kasyno posiadało trzy wydziały. To jest wydział literacki, dobroczynny i rolniczo-przemysłowy. Czym zajmowało się? Przede wszystkim propagowanie nowoczesnego rolnictwa. Wiadomo, mamy teren rolniczy. Chodziło o to, żeby nowoczesne rolnictwo pozwoliło bogacić się polskim chłopom. W kwestii literackiej wydawano przewodnik rolniczo-przemysłowy, przepraszam, w kwestii jeszcze rolnej. W kwestii literackiej gromadzono zbiory, zakładano pierwsze czytelnie, także czytelnie wiejskie, skupiano się na zbieraniu książek, druków, pamiątek narodowych. No i kwestii dobroczynnej, no to wiadomo, Edmund Bojanowski, ochronki, ale także wspieranie stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej. Z kasynem współpracował Karol Marcinkowski, stąd też, między innymi Karol Marcinkowski, stąd też pracy obecnie, przy którym znajduje się szpital, nazywany jest pracem Karola Marcinkowskiego. To tak no, poważnie było bardzo, teraz trochę mniej poważnie, ale jakże fajnie ukazujące charakter i różne przejawy patriotyzmu. Mianowicie w pewnym momencie Gostyń się wyróżniał różnymi ciekawymi podejściami do walki o patriotyzm. Można było w różny sposób pokazywać swoją niechęć do Orła Pruskiego. No i jak doszło do zamachu na Orła Pruskiego i usunięcia go, to może tylko przeczytam w tym momencie tytuł raportu niejakiego Krieberga, członka Kropskiego Objazdu Krotoszyńskiej Komendy Objazdowej 5. Brygady Żandarmerii. Ten raport nosi tytuł: doniesienie o zasmarowaniu pruskiego orła na budynku tutejszej Królewskiej Powiatowej Deputacji Sądowej czerwoną farbą i zanieczyszczenie zewnętrznych drzwi i orła przy tutejszym domu magistrackim kałem ludzkim. No proszę Państwa, powiem tak, gdyby go tylko posmarowali farbą, nie byłoby problemu wyczyścić i postawić z powrotem. Natomiast sprofanowanego kałem godła, no niezbyt, no przepraszam za słowo, ale jest ono najbardziej adekwatne. Obsranego orła pruskiego jednak władze pruskie postanowiły nie wieszać. I kiedy kilka lat później jeden z oficerów pruskich był zszokowany tym, że i oburzony tym, że w takim mieście powiatowym jak Gostyń nie ma godła pruskiego, no to poinformowano go, że stan taki istnieje już dłuższym czasem, ponieważ zanieczyszczono go kałem. Muszę stwierdzić też, że solidarność mieszkańców była potężna, ponieważ dopiero po I wojnie światowej sami sprawcy zaczęli mówić o tym i przyznali się do tego, natomiast władze pruskie nie potrafiły
mimo szczegółowego śledztwa wskazać, kto jest winien. Druga taka ważna akcja, która była przeprowadzona przez Gostyniaków w latach 60. dotyczyła uwolnienia generała Kruka. Generał Kruk, właściwie to generał, to pseudonim jego generał Kruk, właściwie to generał Michał Handenreich, jeden z głównych dowódców powstania styczniowego. Po upadku powstania schronił się w majątku Mycielskich. Mycielscy przyjęli go bardzo ciepło, zresztą syn Mycielski zginął w tym powstaniu. Ale osoba nowa, która pojawiła się, budziła niepokój. Stąd też postanowiono, władze polskie aresztowały obywatela Hausera, ponieważ taki pseudonim, takie fałszywe nazwisko nosił. I próbowano go zmusić do mówienia, próbowano z niego wycisnąć, kim tak naprawdę jest. Nie udało się to i postanowiono go odstawić do Poznania. W Poznaniu na pewno by wykryto, kim jest i jak ważną osobą, jak ważnym dygnitarzem jest aresztowany przypadkowo przez gostyńskie władze pruskie człowiek, dlatego postanowiono go odbić. Powstańcy poinformowali doktora Wachtela, o którym wspominałem, który o tym, że planują go odbić, aresztowanego generała Kruka. Doktor Wachtel stwierdził, że stan zdrowia aresztowanego jest fatalny i musi on podreperować swoje zdrowie, codziennie spacerując w momencie, kiedy najlepiej świeci słońce. Stąd też zalecił codzienne spacery i stwierdził, że nie ma możliwości, żeby na razie przewieźć go do Poznania. I 14 marca około południa nagle do prowadzonego przez żandarma uzbrojonego aresztanta podjechała bryczka, zeskoczyło dwie zamaskowane osoby, jedna osoba rozbroiła żandarma, druga szybko chwyciła i wciągnęła do bryczki generała i szybko oni odjechali w nieznanym kierunku. Żandarm był wściekły, wyładował się, wybijając szyby w pobliskim domu. Natomiast władze pruskie nigdy nie potrafiły dojść do tego, kto tego dokonał, kto stał za tą udaną akcją i nie udało im się odnaleźć generała Kruka. Aresztowano kilka osób, ale z braku dowodów wypuszczono ich. Między innymi tutaj jest też ciekawostka pokazująca stosunki narodowe w Gostyniu. Jedną osobę aresztowano, która faktycznie była sprawcą tego, ponieważ żandarm zeznał, że ranił bagnetem na samym początku tej akcji i taką ranę miała jedna z osób, ale pomógł w tym momencie sąsiad Niemiec, który stwierdził, że nie, ta rana została zadana na jego oczach, znaczy ta rana to wynikała z tego, że to jest jego sąsiad, który skaleczył się podczas bodaj budowy płotu. Czyli w tym momencie, mimo że cała akcja była wymierzona jakby w państwo pruskie, sąsiad Niemiec stanął po stronie sąsiada Polaka. Tak na początku bywało, natomiast od połowy właściwie XIX wieku rozpoczyna się bardziej zakrojona germanizacja, dużo bardziej nastawiona na walkę z polskością, no i z Kościołem. Rola Kościoła w tym momencie była potężna i żaden z historyków na pewno, jeżeli chodzi o okres walki z zaborcą, tej roli Kościołowi ująć nie może. Księża stawali na czele komitetów podczas powstań, ale księża też aktywnie uczestniczyli w walkach o polskość. O to między innymi, że dlaczego tak w sumie to wychodziło, że ci księża stanowili taki pierwszy szereg walczących patriotów. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że u nas było troszeczkę inaczej niż dajmy na to w Austrii, gdzie państwo było katolickie i Polacy byli katolicy i mieli autonomię i było ok. Natomiast w przypadku Prus starano się z Polaków zrobić Niemców, to po pierwsze. Po drugie Prusacy byli ewangelikami, natomiast Polak katolik. Stąd też ta walka z polskością równała się też walką z religią. Kulturkampf uderzał w Kościół potężnie. Skracając i nie omawiając tego szczegółowo, bo skupiamy się tylko na wątku lokalnym, w momencie, kiedy umierał ksiądz i nowy ksiądz miał objąć parafię, zmuszano go najczęściej do egzaminu z języka, którego najczęściej nie zdawał i parafia była nieobsadzona. Natomiast władze duchowne i tak obsadzały tą parafię księdzem, który jednak musiał ukrywać się
w jakiś sposób przed aresztowaniem i odprawiać mszę. Jak to wyglądało? Przede wszystkim no, wspomniany już tutaj ksiądz Radecki, który był aresztowany, chociaż to jest kolejna ciekawostka obrazująca, że na prowincjach, w tych małych miasteczkach liczył się człowiek, a nie jego narodowość czy jego religia. No tutaj na przykład księdza Radeckiego przed aresztowaniem ostrzegał między innymi burmistrz Niemiec, burmistrz Gostynia, Inkenmayer. Mało tego, początkowo wiedząc o tym, że będzie aresztowany, uprzedzony przez burmistrza Niemca, sam ksiądz Radecki ukrywał się u pastora. Czyli w tym momencie trzeba pamiętać, że owszem, do góry toczyła się walka, ale my tutaj, i oby tak cały czas było, że my tutaj na tym naszym terenie te animozje u góry polityczne, religijne, czy Bóg wie jakie ideologiczne, niech nie schodzą tutaj na wzajemne relacje bezpośrednio w Gostyniu. Kolejne osoby, które też były w jakiś sposób, jeżeli chodzi o księży, prześladowane, to można tych księży dużo wymieniać, to jest ksiądz Jackowski, ksiądz Kinowski, ksiądz Powałowski, ksiądz Muszyński, proboszcz Gostynia. Jak wyglądała właściwie ich, no to tak się kiedyś zastanawiałem, że chyba poświęcę taki osobny podcast czy osobne spotkanie na samą rolę Kościoła, bo tego jest dość dużo w czasie germanizacji, bo to jest po prostu jak dobra powieść szpiegowska, kiedy księża ukrywają się przed władzami pruskimi. Mamy takie fajne relacje akurat ze wspomnienia z tego okresu zapisane ze Starego Gostynia, jak to z jednej strony wsi i z drugiej stawiano czujki w momencie, kiedy odprawiano mszę. Jak to była sytuacja taka, że ksiądz według opowieści wtedy dzieckiem będącego Gano, który spisał te swoje wspomnienia, raz ksiądz był z brodą, raz był z wąsem, raz był ogolony, a to zawsze był ten sam ksiądz, tylko oni nie wiedzieli o tym, że po prostu wchodził przebrany. Czy sytuacja, która miała miejsce w czasie Wielkanocy, kiedy żandarmi dostali się pod sam kościół z zaskoczenia podczas odprawiania mszy. Chcieli się wedrzeć do kościoła, kiedy nagle usłyszeli łamane drzewce od takich kijów, które były. No wiadomo, że chłopi w tym momencie się szykowali po prostu do walki z nimi. Wycofali się, licząc na to, że no w końcu ksiądz będzie musiał wyjść z kościoła. Ksiądz typowo miał przebranie z wąsami, prawdopodobnie z brodą, ubrał się w strój chłopski i wyszedł niezauważony. I żandarmi w tym momencie, jak niepysznie, musieli wrócić do Gostynia, chociaż ta sprawa jeszcze nie zakończyła się wtedy, ponieważ jeden z chłopaków, no zadziorność typowa, chwycił kamień i z kamienia potraktował jednego w głowę, w hełm właściwie, jednego z żandarmów, za co musiał uciekać, pomogli mu potworosty bodaj i kurnatoscy. Musiał uciekać, ale władza pruska jest skuteczna, bo dorwali go w Berlinie. Po paru latach, ale dorwali go w Berlinie i otrzymał też wyrok więzienia za to. Sami księża, w końcu Kinowskiego jednak udało się złapać, mimo że ukrywał się teraz w wiadrze opuszczonym do studni. Kiedyś spędził kilka godzin na drzewie, na siarczystym mrozie. Kiedyś podczas sprawdzania i poszukiwania księży nawet przetrząśnięto i otworzono trumnę, która znajdowała się w jednym z majątków szlacheckich, gdzie faktycznie leżał trup. Wyroki nie były takie małe, bo można sobie wyobrazić, za odprawianie mszy, no to cóż, kara pieniężna. Nie, ksiądz Kinowski na przykład otrzymał 2 lata więzienia i to ciężkiego więzienia, które przypłacił zdrowiem. Podobnie aresztowano też innych księży, bodaj w momencie aresztowania księdza Muszyńskiego z Gostynia. Ludność, albo właśnie księdza Kinowskiego, nie pamiętam, który był prowadzony do aresztu, ludność chciała uderzyć i odbić księdza, na co on poprosił o to, żeby powstrzymać się od takich aktów przemocy. Wiedział też, że w tym momencie na Gostyń mogłyby spaść potężne sankcje. Pośrednio z tym, staram się, żeby się tematy zazębiały, też kwestia religii wiązała się z walką i strajkami szkolnymi. Przez cały okres państwa pruskiego wszystkie lekcje w szkołach prowadzone były po niemiecku z wyjątkiem religii. Religia nauczana była w języku polskim. To była taka ostoja
polskości jeszcze. Niestety to skończyło się w 1901 roku, kiedy wprowadzono naukę religii w języku niemieckim. Momentalnie odbyło się akcje protestacyjne przeciwko temu, nie tylko we Wrześni, bo w Gostyniu też. Takim organizatorem i chyba twórcą też tego zebrania, ponieważ to zebranie odbyło się w sali Szczelnicy Bractwa Szczeleckiego, Bractwa Kurkowego Szczeleckiego, i miało zgromadzić ponad 1000 osób. Nie wiadomo, czy jest to możliwe, ale no, raczej nie w samej sali. Gdzieś mogło to być na świeżym powietrzu, być może, bo miało to miejsce 21 kwietnia, może była wiosna, może już było ciepło, 1000 osób w sali raczej by się nie zmieściło. Przemawiał ksiądz Emil Jackowski, po nim Dabiński, późniejszy starosta gostyński, może zacytuję, co on powiedział, bo jest to takie mocne słowa. Gdy tak się patrzy na te chmary dzieci polskich do szkoły idących i wie się, co ten dziatwę czeka, te tortury, wpajanie im obcego języka w sposób tresury małp i papug, to serce boleje i łzy mimo woli do ucz cisną się z powodu krzywdy niewinnej dziatwy. Tak przemawiał Dabiński. Kolejny mówca, Wawrzyn Konieczny, już nie zdążył powiedzieć wszystkiego, ponieważ wiec został przerwany przez policję. Wytoczono sprawę sądową organizatorom wiecu, ale oczywiście nie powstrzymało to strajku szkolnego. Strajk wybuchł dwukrotnie, w 1901-1906 roku. Drugi strajk również ogarnął szkołę dla dziewcząt. Jeżeli chodzi o przebieg, był on bardzo brutalny, bo również były kary dla dzieci w formie pozostawania po lekcjach, pisania kilkaset razy, ty będziesz po niemiecku, ty będziesz uczył się religii w języku niemieckim, ale także bito ich, i to do tego stopnia, że Hejnowicz wspomina, że jeden z osób, który najdłużej trzymała się strajku, Mieczysław Hejnowicz, że raz otrzymał takie uderzenie pięścią, że ogłuchł na jakiś czas i przestraszony wybiegł ze szkoły. Innemu uczniowi wybito dwa zęby. Ustawiono uczniów w ten sposób, że twarzą do tablicy, i nauczyciel, który przechodził, uderzał w głowę. Wtedy uczeń nosem, wargami, twarzą uderzał o tablicę. Natomiast w przypadku dziewcząt, kilkanaście dziewczyn zostało usuniętych ze szkoły za strajk. Bractwa i stowarzyszenia. Wspomnijmy, że o Bractwie Szczeleckim, o nim trochę też będzie za chwilę jeszcze, ale trzeba powiedzieć, że według informacji z dziennika poznańskiego w Gostyniu w 1867 roku działały Towarzystwo dla Żebractwa, Towarzystwo Kasy Pożyczkowej, Konferencja Świętego Wincentego, Towarzystwo Ku Upiększaniu Miasta, Gostyńskie Towarzystwo Rolnicze, Kółko Rolnicze, no i przede wszystkim paramilitarny Sokół, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Towarzystwo Pożyczkowe, czyli Bank Spółdzielczy. Mamy tutaj zdjęcie tego banku. Początkowo był tam, zaczynał jeszcze tą historię, ten bank, kiedy jeszcze nie było tej pięknej kamienicy. Należała ona do prezesa później tego banku, do rodziny Surów. Jakie miał znaczenie ten bank? Trzeba pamiętać, że Niemcy wiedzieli, że Polaków trzeba z tej ziemi usunąć, dlatego starali się wykupywać majątki Polaków, rolników polskich, którym się kiepsko działo, którzy chcieli je sprzedać. I w krótkim czasie na tych terenach osadzono sporo Niemców. Tylko że reakcja polska była w drugą stronę i tego się Niemcy nie spodziewali. Polacy zaczęli zakładać banki, zaczęli zakładać kasy pożyczkowe i zaczęli stopniowo wykupywać od Niemców z powrotem te majątki. Okazało się w krótkim czasie, że w Wielkopolsce początkowo Niemcy kupili x majątków podupadających polskich i osadzili tam Niemców. Natomiast w krótkim czasie Polacy nie dość, że odkupili te majątki, to jeszcze poszerzyli stan posiadania polskich rolników, dokupując dodatkowo grunty, wykupując od Niemców, czy poszerzając po prostu areał ziemi uprawnej właśnie dzięki takim jak tutaj bankom spółdzielczym, kasom pożyczkowym czy towarzystwom pożyczkowym. I ostatnie stowarzyszenie to Bractwo Szczeleckie, takie bardzo ważne. Dlaczego dzisiaj nam się wydaje, chłopaki bawią się w szczelanie. Nie tak. W tamtych czasach to założone już było Bractwo Szczeleckie w Gostyniu na mocy przywileju Jana Kazimierza,
miał swoje cel przede wszystkim na skutek szkolenia na wypadek wojny obywatelstwa, mieszczan, czyli już w tym momencie przygotowanie na potrzeby wojenne, na potrzeby obronne, tworzenie takiej obrony cywilnej, można to tak nazwać w ten sposób. I dużą rolę spełniało właśnie umiejętności strzeleckie. Bractwo strzeleckie w Gostyniu było przede wszystkim takim bractwem typowo polskim. Wkupne wynosiło mniej więcej 24 zł. Oprócz tego trzeba było też ofiarować na przykład beczkę piwa. Na przykład aptekarz Marcin Rudę dołożył 9 zł na pomoc bębna, czyli prawdopodobnie na stworzenie jakiegoś bębna do orkiestry. W połowie XIX wieku to wkupne wynosiło 4 talary. W 1859 roku bractwo wykupiło grunt, na którym odbywały się szczelania, czyli teren dzisiejszego parku przy ulicy Strzeleckiej. W 1894 roku część tego odsprzedano właśnie na potrzeby nekropolii żydowskiej i dzięki tym pieniądzom, które spłynęły od ludności żydowskiej, utworzono w tym miejscu park, wkrótce wybudowano budynek szczelnicy, a w następnym roku utworzono kręgielnię. Proszę Państwa, w tamtych czasach kręgielnia na początku, na przełomie wieku XIX i XX, to było naprawdę coś. Oprócz tego jeszcze było boisko sportowe, czyli dzisiaj mamy taką sytuację, że udało nam się odkopać tak zwany bunkier w parku. Co się okazało, to było nie tyle bunkier, co było to miejsce szczelnicze. To było miejsce, które wykorzystywano właśnie do prawdopodobnie wysuwania spod ziemi jakichś tarcz czy czegoś podobnego. Jesteśmy jeszcze na razie na etapie badania, ale ciekawe znalezisko, ciekawe odkopanie. Pozdrowienia dla Mirka Środy i ekipy, która wykonała olbrzymią robotę przy oczyszczeniu tego tak zwanego bunkra. No i na koniec, proszę Państwa, rzecz, która wyszła dosłownie tydzień temu, chyba tydzień temu podczas, w każdym razie w tym miesiącu, podczas naprawy muru w Farze, znaleziono taką kartkę z 1902 roku dotyczącą reparacji kościoła, czyli reparacji kościoła, naprawy kościoła, gdzie pojawiają się nazwiska, gdzie pojawiają się informacje, który budowniczy to robił i ostatnie zdanie, w 1902 roku, niech żyje Polska. Ci ludzie nie mieli żadnego pojęcia, że będą musieli czekać jeszcze prawie 20 lat na tą Polskę. Nic wokół nie działo się takiego, które by wskazywało, że będą szanse, a oni na każdej kartce papieru, którą mogli gdzieś zamurować i wskazać, podkreślali to, że Polska leży im na sercu, że Polska jest dla nich ważna, że ta Polska to jest coś bardzo, bardzo dla nich ważnego. Proszę Państwa, to tyle. Myślę, że tym razem udało mi się nagrać i będziecie Państwo mogli posłuchać o Gostyniu w wieku XIX. Zapraszam serdecznie na kolejną edycję Gry Miejskiej. Myślę, że to, co powiedziałem, przyda się uczestnikom tegorocznej Gry Miejskiej. No i zapraszam na festiwal kryminału retro, kryminalny Magiel, na spotkania, które mają miejsce dzisiaj, które będą jeszcze jutro. Dziękuję Państwu bardzo.